Cześć, tutaj Elfik. Kiedy ostatnio na Snapchacie pokazywałam Wam próbki mojego nowego charakteru pisma, wiele osób poprosiło, bym zrobiła film na ten temat. Później zapytałam, czy powinnam to zrobić w mojej zakładce społeczność i to był chyba rekord, jeżeli chodzi o liczbę pozytywnych głosów. Dlatego dzisiaj pokażę Wam, jak przejść od tego do tego, jak nauczyć się ładnie pisać i przede wszystkim jak czerpać przyjemność z nauki, bo to jest też bardzo ważne. Jeżeli jeszcze nie odkryliście tej zakładki społeczność na moim kanale, to polecam tam zajrzeć, bo bardzo często wrzucam różne inspiracje dotyczące rysowania, nauki, więc jeżeli ktoś potrzebuje inspiracji i takiej motywacji, to myślę, że tam powinien ją znaleźć. A teraz już nie przedłużam i zapraszam Was na materiał. O ile się nie mylę, całkiem niedawno był Międzynarodowy Dzień Odręcznego Pisania, więc sądzę, że to doskonała okazja, by opowiedzieć Wam o tym, jak przekształcić swój charakter pisma na ładniejszy. Jeszcze będąc na studiach, bazgrałam jak kura pazurem, ale potem udało mi się na szczęście przestawić. Moje pismo wciąż nie jest doskonałe, ale za każdym razem zauważam postęp. Mój proces nauki podzieliłam na potrzeby tego filmiku na 3 etapy. W etapie pierwszym robimy coś w rodzaju rozpoznania i sprawdzamy swoje nawyki. Spróbujcie napisać coś bardzo szybko i sprawdźcie, czy łączycie litery i jak często odrywacie długopis od papieru, jakie robicie ogonki i w którą stronę pochyla się Wasze pismo. Dzięki temu uda Wam się lepiej dobrać krój Waszych przyszłych liter. Jeżeli nowy sposób łączenia tych liter jest dla Was niewygodny, to nie będziemy nim pisać, choćby nie wiem, jak był ładny. Ja na przykład nigdy liter nie łączę i to jest ponoć cecha osób szczególnie ceniących wolność. I kiedy piszę szybko, to nie robię takich szklaczków jak sporo osób, więc nie dla mnie wszelkie zawijasy. Kiedy już wiemy, z czym mamy problem i co można poprawić, czas na etap drugi, czyli poszukanie dla siebie idealnego kroju pisma. W tym celu warto przejrzeć na przykład Pinterest w poszukiwaniu inspiracji. Ogromną rolę w wyglądzie naszego pisma odgrywają ogonki przy literach J, G i Y, więc poświęćmy im szczególną uwagę. Kuszący jest wybór takich, które są bardzo wymyślne, ale sprawdźcie, czy na pewno jest to dla Was wygodne. Zobaczcie, w jakim miejscu odruchowo rozpoczęlibyście kolejną literę i upewnijcie się, że zakończenie ogonka właśnie w tamtym kierunku zmierza. Jeżeli wiesz, że masz tendencję do robienia przy krótkich ogonków i na przykład litera Y jest nie do odróżnienia od V czy U, to poszukaj sobie jakiejś alternatywy. Istnieją takie wariacje tych liter, w których całe Y jest pisane w jednej kratce. Podobnie możesz zrobić z literami, których końcówki idą w górę. Pismo, które ja sobie wybrałam, pasuje zarówno do wolnego, jak i szybszego stylu pisania. W wersji wolnej robię litery bardziej kanciaste, jak w fontach komputerowych, ale na szybko stawiam bardziej okrągłe, bo to takie bardziej naturalne ułożenie dłoni. Zwróćcie uwagę na staranne i szybkie wersje, na przykład litery E czy D. Jak widać, ja jestem fanką wzorów uproszczonych, ale osoby, które łączą litery, pewnie wybiorą coś zupełnie innego. Możecie wklejać mi w komentarzu linki do wybranych przez siebie krojów pisma. Oczywiście jest zgrabny sposób na to, żeby przemycić bardzo ozdobne czcionki do naszych zeszytów. Możemy używać ich na przykład do nagłówków lub ważniejszych fragmentów notek. Czas zapisać sobie nasz nowy alfabet i zobaczyć, jak wygląda w różnych słowach i czy na pewno jest wygodny. Upewnij się, czy litery Ci się nie mylą, na przykład czy V pisane na szybko nie wygląda czasem jak U. Jeżeli tak, to chyba lepiej poszukać innego wzoru litery. Oczywiście zanim przyzwyczajimy się do nowego charakteru pisma, minie trochę czasu, więc czas przejść do części trzeciej. Na szczęście teraz to już tylko czysta przyjemność, bo mamy za zadanie wyćwiczyć sobie nasze nowe literki. Moją metodą jest połączenie przyjemnego z pożytecznym, dlatego tworzę na przykład swoje własne książki do nauki języków. Wyszukuję w sieci na przykład gramatyczne zagadnienia i przepisuję je spokojnie i powoli do zeszytów lub na luźne kartki. Kiedy spodoba mi się jakieś słówko lub znam fragment piosenki, który ilustruje daną zasadę gramatyczną, to przepisuję je sobie w ramce obok tekstu podstawowego. W ten sposób dużo lepiej zapamiętuję to, czego się uczę. Jeżeli piszecie na wyrywanych kartkach z dziurkami, to można je potem sobie organizować ładnie w skoroszytach i dodawać nowe zagadnienia według potrzeb. Dla mnie to jest jak hobby. Oczywiście są też inne sposoby, na przykład pisanie pamiętnika. To też praktykuję. Przy okazji warto zaznaczyć, że najlepiej znaleźć także doskonałe narzędzia do pisania. Są długopisy, którymi nie potrafię napisać prostej literki i są takie, którymi pisze mi się nadzwyczaj wygodnie.
Obawiam się, że nie ma tutaj reguły. Mi najbardziej odpowiadają długopisy ciężkie i solidne, piszące grubą linią. Mam też pióro, które przy zbyt mocnym nacisku zaczyna świecić. Fajne do treningu, ale przyznaję, że zbyt mocny nacisk jest kuszący, bo naciskam specjalnie tylko po to, żeby zobaczyć to fajne światełko. No, to chyba tyle, co miałam do przekazania w tym filmiku. Dajcie znać, co o tym sądzicie i jeżeli macie jakieś swoje rady, to koniecznie się z nimi podzielcie. Z nimi. Nimi się podzielcie ze mną i z innymi. Pozdrawiam, Elfik. Okej, w tym filmiku to już wszystko. Dajcie znać, jak Wam się podobało i oczywiście dzielcie się swoimi spostrzeżeniami na ten temat. Możecie przesyłać mi próbki swojego pisma albo linki do ciekawych artykułów związanych z pismem. Na przykład takich, co oznacza, że ktoś pisze małe literki albo duże literki. Wiecie, o co chodzi. Okej, i to wszystko. Jeżeli lubicie elfy albo rysowanie, albo mnie, to subskrybujcie kanał, lajkujcie fanpage, piszcie komentarze i dawajcie łapki w górę. Cześć!